Mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętej rodziny w Kozienicach pod przewodnictwem księdza Wiesława Janowskiego kozieniccy pielgrzymi rozpoczęli podsumowanie swojej tegorocznej pątniczej drogi. Modlimy się, dziękując Panu Bogu za 30. jubileuszową pierwszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Naszą modlitwą obejmujemy szczególnie również dobroczyńców naszej pielgrzymki, dzięki którym mogła się ona odbyć. Szczególnie modlimy się za starostwo z obecnym wśród nas panem starostą Andrzejem Jungiem, władze naszego miasta Kozienic z panem burmistrzem Piotrem Kozłowskim. Naszą modlitwą obejmujemy właścicieli i pracowników aptek kozienickich, rodziny, które obdarowywały nas w tym roku tak licznie posiłkami i wspierały w czasie pątniczej drogi, a także wszystkie służby pielgrzymkowe. Prosimy dla nich wszystkich o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Częstochowskiej. W mszy świętej oprócz pielgrzymów i parafian wzięli udział także starosta kozieński Andrzej Jung wraz z małżonką. Towarzyszyli oni również pątnikom w Częstochowie podczas ostatniego dnia pielgrzymowania. Tutaj pielgrzymka się zaczęła, można powiedzieć, w tej parafii. Założył grupę osiemnastkę proboszcz pierwszy tejże parafii, ksiądz Józef Domański świętej pamięci. Dlatego też szczególnie otaczaliśmy jego modlitwą, a jak również wszystkich pielgrzymów, którzy przez te lata stanowili naszą osiemnastkę. W dniach od 4 do 13 sierpnia pielgrzymowaliśmy na Jasną Górę, można powiedzieć starą trasą, lekko zmienioną ze względów tego roku. I dzięki opatrzności Bożej, dzięki również dobroci tylu właśnie ludzi, którzy pomagali nam, otwierali swoje serca. Szczególnie korzystaliśmy z takiej dobroci, jaką w tym roku były posiłki przywożone dla nas, abyśmy mogli bezpiecznie, ale również tej kondycji, bo spaliśmy w większości w namiotach, abyśmy mogli przeżyć ten czas umocnieni na ciele. Również niezmiernie się cieszymy i dziękujemy wszystkim pielgrzymom duchowym, którzy sami może nie mogli iść na pielgrzymi szlak, ale za to przychodzi tutaj, do tej parafii, do Świętego Krzyża, w parafiach również dekanatu. Każdego dnia pielgrzymiej drogi polecaliśmy naszych dobroczyńców, dobrodziejów, ale wiemy, że to jest tak niewystarczające. Po mszy świętej wszyscy udali się do sali Centrum Myśli Jana Pawła II. Tu przy wspólnym posiłku wyświetlone zostały zdjęcia przywołujące piękne wspomnienia wykonywane każdego dnia podczas długiej trasy. Kozienicka grupa numer 18 w tym roku pielgrzymowała do Częstochowy już po raz 30.